Złom dobry wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj temat brykietowy na żądanie. Więc zaczynamy od początku. Wiaderko namoczona tektura przez co najmniej 1-2 dni. Proporcje na oko, żeby woda zakrywała tekturę, ona ma zmięknąć, skruszeć i tak dalej. Druga sprawa, trocina taka cieńsza, spod piły, zrębki takie z cięcia gałęzi, krzaków i ewentualnie, ale niekoniecznie, papier z niszczarki też jest bardzo dobry. Wszystko to trzeba pomieszać, zaraz powiem o proporcjach. Jeżeli tak jak tu jest tektury, do tego dodaję jeszcze na ten duży baniak 10 takich po jajkach. I to też się moczy, tylko krócej, bo to szybciej skruszeje niż tektura. Potem dodaję na te duże wiadro po tym po wiaderku trociny tej i pół wiaderka papieru zniszczalki. I to wszystko się razem miksuje o taką papkę. No. I z tej papki jest kawałek rynny z nawierconymi otworami, dwa uchwyty. I teraz tak, kładę to na wiaderko. To kładę na tym. I proszę Państwa, nakładam. Nakładam do samego pełna. O, to, że cieknie, to nie szkodzi, to ma wycieknąć. O, 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 proszę bardzo. I to dobrze zmiksowane wiertarką z takim tym do mieszania zaprawy, co jest. Taki kręciołek. No i teraz muszę zrobić pauzę, bo potrzebuję wolne dwie ręce. I teraz stoi to już na maszynie. I na wierzch taki krążek daję. O. Przyciskam to. I krzywo, o. I wyciskam. Jedna ręka w kieszeni, druga na kawałku. Wszystko leci elegancko. Nacisk prześlą starczy. O. Teraz popuszczamy. O. Wyjmujemy kostkę. I robimy pauzę, bo przechodzimy na następne urządzenie. Kawałek kołeczka z deseczką. Żadna filozofia. I teraz ten baniak, jak tu jest tantan, odwracamy do góry nogami. O. I cia. I brykecik gotowy.
O, proszę bardzo. Twardy, wyciśnięty. Jedno co musi zrobić, to tylko wyschnąć. Pali się znakomicie. O. Nie będę robił większej serii, tylko tak na spróbunek zrobiłem, żeby było wiadomo. Jeszcze mam drugi, bo zrobiłem próbny. O, to już są dwa dzisiaj zrobione. No i prosta sprawa, z takiego wiaderka, co tu jest, to wychodzi mi 14 brykietów co dzień. No myślę, że razy lato, ilość dni, coś tam się na jesień, bo nie mówię, że na zimę to jest za słabe, to musi być na zimę, musi być węgiel, ale na sezon wiosenny, na sezon jesienny jest znakomite, pali się znakomicie. Zresztą u bikeratora to widać, on robił to samo, tylko on stawał na tym, no trochę mniejsza siła, bo to tylko 80 kilo, tu jest 6 ton, także więcej tej wody, ale woda jak to woda, wyparuje czystego, robi się to po prostu z tego kamień. No, to na temat brykietu byłoby tyle, a to po prostu trzeba mieć dostęp do trocin, no, to jest najważniejsze, bo tektura to w każdym sklepie człowiek za darmo dostanie, a trociny to można albo kupić, albo dostać, no ja dostałem od szwagra, a myślę, że w byle jakim tartaku, czy gdzie no, dużo desek, czy nawet w lesie, jak tego, no można jakoś się z ludźmi dogadać i trochę tych trocin od nich wziąć. W każdym razie każdy sposób jest dobry, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu. No to na dzisiaj na tyle. Pozdrawiam. Do następnego, bo muszę kończyć, bo też zaczynam kropić. No to na razie.